ma, to tam? Michu Michalski z tej strony, witam wszystkich serdecznie, drodzy Państwo, zdecentralizowane social media. Ostatnio robiliśmy sobie testy, a dzisiaj w sumie powrócimy, tylko że do trochę innego projektu. Generalnie na DAO Maker pojawił się tam FairDrop, na który można głosować, a jest to projekt z polskimi korzeniami, więc dzisiaj właśnie w tym wideo przyjrzymy się mu bliżej. Także już nie przeciągając, zapraszam tradycyjnie na INTRO!

dobrze więc na początek zajmiemy się tym głosowaniem właśnie na DAO Maker. możemy tutaj sobie zagłosować dobrze by było żebyście głosowali takimi portfelami na których macie środki bo tutaj musicie mieć minimum 500 dolarów na różnych sieciach oni sprawdzają te główne sieci typu Ethereum Polygon Binance Smart Chain i tak dalej jeśli chodzi o nagrody to przeznaczyli tutaj 15 tysięcy dolarów dla wszystkich którzy będą uczestniczyć no i ci oczywiście którzy będą głosować z tymi środkami na portfelu, tak jak właśnie ja to przed chwilą zrobiłem. Tylko teraz czekamy tutaj na obliczenie punktacji i zaraz się około 22 punktów, zwykle mam 19 teraz. Dobrze jest tutaj sobie zagłosować, ponieważ wszyscy, którzy głosują, dostaną jakiś airdrop. A im większy jest wasz portfel, tym macie po prostu większe szanse na dostanie tego airdropa. No i są tutaj dodatkowe punkty, oczywiście można tak naganiać i wiadomo, jak to przy tutaj tych akcjach na Do Maker jest tam ich generalnie więcej, ale w tym wideo chciałbym się skupić konkretnie na Floyksie. No bo tak jak wam mówiłem, jest to projekt polski, który ma już działający produkt. To nie jest tak, że oni sobie tutaj wymyślili jakiś airdrop, jakiś presale, a tutaj już wszystko działa i to od ponad 4 lat. Znaczy oni pracują nad tym projektem od ponad 4 lat i jest już tutaj dostępna aplikacja i na Androida, i na iOSa. Były już nawet w 2001 roku tutaj dostępne opcje na zarabianie. Jeśli pisaliście artykuły, działało to mniej więcej w podobny sposób jak na Steamie. Steam to był też również taki chyba pierwszy zdecentralizowany portal, gdzie można było zarabiać tokeny właśnie Steam'a. Więc tutaj działa to na podobnej zasadzie i właśnie lecimy sobie przez roadmap. Także chciałbym dolecieć do, do tych przyszłych planów. Tutaj są kolaboracje. Mamy Clever Wallet, mamy BitKeep Wallet. Swift Blockchain Hyperpay i Solid Proof. Solid Proof to jest firma, która sprawdza, która robi audyty. No i mają oni tutaj nawet dwa takie audyty, do tego mają opinię prawnika. Więc jeśli chodzi o opinię tego prawnika, stwierdza ona, że token Floix nie był i nie będzie papierem wartościowym i jest to bardzo ważne, jeśli chodzi o regulacje w Stanach. No i wiadomo, że później takie regulacje pewnie rozprzestrzenią się również na resztę świata, więc jest jest to dość ważny aspekt. Mają tutaj system referalny, więc można zapraszać, ale co tutaj jest ciekawe, chcą oni stworzyć coś takiego jak profil tradera, więc na pewno widzieliście różnych traderów na Twitterze czy na różnych grupach telegramowych. Bardzo często spotykamy się tam z manipulacjami, to znaczy z usuwaniem postów, z różnymi predykcjami, jak zachować się rynek i tak dalej. Więc tutaj będzie to zrobione na totalnie transparentnym systemie, gdzie każdy użytkownik będzie mógł sprawdzić osiągnięcia takiego tradera, i ten trader nie będzie mógł usuwać swoich wyników. Więc będziemy mieli tu pełny wgląd właśnie do wyników, jak i również będą możliwe takie zamknięte grupy, które będą opłacane. Więc jest tutaj opcja monetyzacji i no tutaj, tak, jeśli chodzi o Q1, mamy partnerstwa, mamy marketing na YouTube, tak jak widać, zresztą ten materiał jest sponsorowany, więc pamiętajcie, aby zrobić swój własny reser. ok. Lecimy dalej z tym roadmapem. Jeśli chodzi o Q2, tutaj będzie udostępniony ten profil tradera na aplikacji desktopowej, jak i również na aplikacji mobilnej. Będą grupy. W tym momencie mamy już ten airdrop na Dow Maker. I jeśli dobrze, jeśli dużo osób wyrazi zainteresowanie tym projektem, to będzie również launchpad na Dow Maker. Więc chcą oni zbudować tutaj swój własny wine. Planowane są również listingi na większych giełdach. Aplikacja Floyx Wallet Web3, która będzie udostępniać różne funkcje, takie jak staking, farming. Będziemy mogli jej również używać jako zwyklego, zwykłego walletu, czyli będziemy mogli tam po prostu trzymać swoje tokeny. Jak i również ten wallet pozwoli nam na odseparowanie botów od właśnie tych ich zdecentralizowanych social media. Planują oni również powiększyć swój token team deweloperski na Q3. Mamy grupy na aplikacje, podcasty na wersji desktopowej, mamy testy Floyd's Chain, staking, folder creation, I tutaj głównie się właśnie skupiają na tej aplikacji Web3, która będzie przetrzymywać cały content, który będziemy publikować na ich social media i tylko my będziemy mieć do niego dostęp. Planowane są tutaj również podcasty, jak i również content wideo. Po zakończeniu pracy nad własnym łańcuchem, będą się tutaj mogły odpalać kolejne aplikacje. Więc Floix będzie budował swój własny ekosystem. Dobrze, skończyliśmy ten roadmap. Możemy jeszcze wejść sobie na Tokenomics. Mamy tutaj tak Liquidity jest 10%, Development 14%, Staking 5%, Ekosystem 20%, Marketing 12%, Advisors Partnership 8%, Team bierze 10%, Private Round 2%, pre Round 8% i Pa Public 7. Jeśli chodzi o te tokeny, które są przeznaczone na ekosystem, to zgaduję, że to są właśnie tokeny, które są przeznaczone na nagrody dla artykułów, które są pisane tam na, na Flojksie. Więc tutaj mamy łańcuch, będzie tutaj palenie w ogóle, także token będzie deflacyjny. Tutaj możemy sobie przejrzeć ich audyty. Solid Proof, tutaj mamy link do GitHuba. Możemy sobie przejrzeć całego PDF-a, właśnie z audytem. Tutaj mamy. Risk level na przykład, ale no trochę mało mi to mówi, szczerze mówiąc. Ale jeśli ktoś byłby zainteresowany, to możecie sobie takowy audyt przejrzeć. Więc tutaj możemy zobaczyć całe utility tokena Floix. Przede wszystkim będzie on wykorzystywany oczywiście w aplikacji Web3. Poza tym będzie można na nim zarabiać. Tutaj są dywidendy, więc firma będzie się dzielić po części swoimi zarobkami. Będą tutaj również karty NFT, które będą boostować staking. Będzie również system płatności. Potem mamy staking i farming te karty NFT właśnie będą boostować tutaj ten APY, z którym będziemy mieć do czynienia w tej podstawowej wersji. Token Floix oczywiście będzie wykorzystywany do opłat transakcyjnych na Flox Chainie. Będzie tutaj DAO, gdzie będziemy mogli głosować na różne propozycje, mieć wpływ na funkcjonowanie całej platformy, a dodatkowo jeszcze system zarabiania. Właśnie jeśli chodzi o to zarabianie, to możemy sobie przejść na platformę, bo tutaj już wszystko działa, tak jak widać. Ja mam konto z bardzo fajnym y, ID, czyli po prostu Michał. I tutaj mamy właśnie roadmapę. Jeśli chodzi o to zarabianie, to musimy tutaj przejść właśnie w te artykuły. Jeśli wejdziemy sobie na przykład w pierwszy lepszy artykuł, to możemy zobaczyć, że zebrał on tutaj 023 punktów. No i te punkty są właśnie wymienialne na tokeny Floix, znaczy będą wymienialne. Więc my, korzystając z tych artykułów, będziemy je mogli dodatkowo stipować, jeśli uważamy, że dany autor zrobił dobrą robotę. Earnings tutaj możemy przejrzeć właśnie, ile udało nam się zarobić. Jeśli chodzi o design całej aplikacji, przynajmniej tej desktopowej, no to wygląda ona podobnie jak Twitter. Ja też próbowałem tutaj postować swoje materiały, ale to akurat nie są materiały, na których mógłbym zarobić. Po prostu sobie testowałem aplikację. A Jak wejdziecie tutaj w ten... To tutaj nawet można sobie zrobić refa, jednak z mojego refa jeszcze nikt nie skorzystał. Aczkolwiek, wkleję go w opis, jeśli chcecie. Jeśli chcielibyście sprawdzić aplikację, to zostawię mój link w opisie. A możemy teraz wejść jeszcze do nich na stronę. No i trwa tutaj przedsprzedaż. Zostało 24% tych tokenów sprzedanych. Cena to jest 0,0003, więc mamy tutaj private sale, który jest na sieci Polygon. Standardowo łączymy się tutaj. MetaMaskiem i po prostu musimy mieć jakieś środki na naszym portfelu. Aha, no i tutaj przy kupnie tych tokenów. Pamiętajcie, żeby dać tego aprowa na MetaMask. Powiedzmy, że dam tutaj maksa, ale po prostu tutaj wpisujecie kwotę, za którą chcielibyście kupić te tokeny. I teraz dajemy aprowa. Maksimum jest 5000, więc powiedzmy, że chciałbym zrobić swoje zakupy za 500. Daję buy tokens. Tutaj potwierdzam tą transakcję i wtedy nasze tokeny powinny pojawić się tutaj, więc 10% tokenów będzie dostępne od razu przy listingu, a kolejne 90%, tak jak mówiłem, 7,5% miesięcznie. Jeśli chodzi o ten pre-sale, to tak jak mówiłem, 003, później będzie public round, który będzie lekko droższy, a listing zapowiadany jest na 0006. Więc w tym momencie zebrali 180 tysięcy dolarów. Kolejna runda, czyli ta, która trwa teraz, będzie wynosić lekko ponad 1 milion i runda prywatna praktycznie drugie tyle. Z tym, że jeśli kupujecie tokeny, to dostaniecie tylko 10% tych tokenów podczas listingu, czyli tak zwanego TGE, Token Generation Event i później będziecie dostawać 7,5% każdego miesiąca. Jeśli kupimy w tym Private Sale, to dostaniemy jeszcze 2% bonusu od Flojksa. Dobra, sprawdźmy co tutaj mają jeszcze. Jeśli chodzi o Farming, comings Staking również coming soon, no i nie da się stakować tokenów, jeśli ich po prostu nie mamy. Dywidendy tak samo, no i to by było na tyle tutaj na jej stronie. Sprawdźmy na tym Google Play, czy to faktycznie można to ściągnąć. No tak, rzeczywiście jest. Ok, więc jeśli chodzi o token supply, 45 miliardów, tylko tak jak mówiłem, będzie tutaj palenie, więc będzie to token deflacyjny. Tutaj macie dostępne audyty, jak i również adres kontraktu. No i na pewno warto będzie. Będzie zagłosować tutaj na Dow Maker, tylko pamiętajcie, żeby się podłączyć jakimś konkretnym portfelem, żeby to miało sens. Bo jeśli się podłączycie takim airdropowym, to po prostu tutaj ten wasz skor będzie bardzo niski, no i wtedy najprawdopodobniej nic tutaj nie ugracie. Więc to by było chyba na tyle ode mnie. Pamiętajcie, żeby zrobić swój własny research przed przystąpieniem do jakiejkolwiek sprzedaży, i to nie chodzi o to, czy kupujecie ten token, czy jakikolwiek inny. To wy powinniście być pewni. I waszej inwestycji. Dobra, wydaje mi się, że chyba przekazałem już wam wszystko, co chciałem wam tutaj powiedzieć. Dajcie znać, co myślicie o tym projekcie. Bierzcie udział w głosowaniach na Daomaker, a zawsze coś tam spadnie do naszego portfela. I dzięki wielkie siemanko, pozdrówki.